Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w grze Kina Bridge of Spirit. Słuchajcie, gra wyszła wczoraj. Wczoraj miała swoją premierę. Co prawda ma wyjść jeszcze na PlayStation 5, z tego co się orientuję. Ale ogólnie gra przygodowa o duchach, o podróży duchów i oczywiście o takich, bym powiedział, pomocnikach dla duchów, które chcą przejść na drugą stronę po śmierci. Ale o tym pewnie tutaj dowiemy się z fabuły. Niestety, słuchajcie, gra nie jest po polsku, mamy tylko dostępny język angielski plus inne języki. Ja oczywiście brałem angielski, no bo chyba najbardziej mi w tym będzie wygodny języku. Także przejdziemy do nowej gry, sprawdzałem oczywiście grę, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko działa, więc przejdziemy sobie do gry. Pytanie do was, czy chcecie serię, czy też nie chcecie serii? Dajcie znać w komentarzu, wyraźcie też łapką w górę swoją opinię, a my zaczynamy. Jeżeli wam się będzie podobać, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć ciąg dalszy tej historii, to jak najbardziej na YouTubie się będzie mogła ta seria pojawić. Jeśli nie, to pewnie przejdę ją na Twitchu, na streamie. Dobra, przechodzimy do nowej gry. Akceptujemy, że ten zapis mi ucieknie. Możemy wybrać sobie poziom trudności, story mode, czyli tak zwane praktycznie bez walki. Myślę, że weźmiemy sobie Spirit Guide, czyli standardowy, normalny poziom. Okej. Akceptujemy. I tutaj właśnie mamy informację o unikalnych drewnianych maskach, które są rzeźbione w honorze dla zmarłych i skrywane w sekretnych świątyniach. No i to ogólnie te maski zamieniają się w pył, im pomagają przejść do innego świata w następnym życiu, ale nie wszystkie oczywiście duchy są w stanie przejść, ponieważ są szarpane przez tragedie, które wcześniej odbywały się w ich życiu. I pojawiają się właśnie tacy pomocnicy duchowi, którzy pomagają właśnie tym duchom przejść na tą drugą stronę. Okej, naciśnij E, żeby zapulsować. Nice. Okej, mogę skakać. Mogę robić takie uniki. Nie mogę kucać. O, jakiś duszek. To jest właśnie ten jeden ze spirits. Ale to jak wcisnę E i przytrzymam? A, bańka. Okej. Gdzie on nas prowadzi? Tutaj. Okej. Wszystkie duchy idą tutaj, do tych, do tych chyba drzwi. Okej. Chyba muszę zrobić chyba tutaj na tym środku, coś tutaj jest. Jep, musiałem to nacisnąć. A jednak nie. A czekaj, pewnie będę musiał tam użyć. Jep, dobra. Ten kryształ u góry musiał się zaświecić i wtedy możemy przejść dalej. Jest jakiś mędrzec. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? Dlaczego to brzmi, czy potrzebuje pomocy? Nothing. All suffering. Jest zbuntowany. My village. Uważał. Wioski nazywa się za swój dom, swoją wioskę. Spirit Guide. Okej, dobra, wszystko wiemy. Ale w sumie nie są mocni. Ah!
Tu mam jakieś ołtarze. Okay. A i pół tego, dobra, jeszcze jeden ołtarz jest, jeszcze jeden ołtarz, bo połówka nam się zaświeciła i teraz jak aktywujemy drugi ołtarz, to powinny nam się aktywować drzwi. Tak, tylko musimy stanąć na tej płycie. Okej. Okay. Tak. Chyba muszę dłużej poczekać. Okej. Okay. Drzwi otwarte. Tam wrota. Zwał jak zwał. To bardzo przyjemna gierka, powiem wam. Przynajmniej mówię, po kilku chwilach jak się pograło. Jest mega przyjemnie i fajnie graficznie wygląda. Jest taka ładna. Chyba coś innego takiego. Dawno coś takiego nie grałem. Ten biomutant, którego teraz ogrywam, jest bardzo zbliżony i podobny. Ale to jeszcze nie jest to. Wow. No to idziemy dalej. Ło. Co za małe stworki. Ale to kogo widziały? Na nas? Być, że to takie beboki są. Where did he go? O, jaki zarąbisty. To wygląda jak mały węgielek. To jeszcze waleczny węgielek. Dobre. Hi there. Ja mam maskę. To też były duchy? What? Nie mogę temu nic zrobić. A nas lubi. Przy tym dzieciakami uciekał. Zarąbisty, ale przygadam za takiego stworka. Oj. O, tak, dawaj. Skrobaj mnie po brzuszku. A czymś jest zmartwiony ogólnie, nie? Chyba mamy funfla. Okej, okay, mamy informację, że musimy poszukać więcej tych. Ha, elegancko, patrz, jakie schodki nam się zrobiły. Czekaj, czy dałoby się tutaj grać na padzie? Ja bym się tu grał na padzie. Będę musiał sobie zobaczyć następny raz. Dobra, spoko. Coś jest?
jest kolejny. Pyt. Nice. Jaki ten jest wielki. Okej, muszę mieć 5 rotów. Jest zarobisty, kurwa. Tam są dwa kolejne. Albo to jest jakaś ta... Kolejny. Pęk. Nice. A my potrzebujemy... I collect. Pęk. Gdzie się jeszcze mogę pochować? O! Mamy opcję jeszcze. Dance? Ale nie mogę tańczyć. A tańczą, yeah, faktycznie. I buziaczki. Oh, thank you. Fuck. Oh god. Dobra, one nas lubią. Co robiście? Tu już byliśmy, nie? Przejdźmy jeszcze na dole. Może na dole gdzieś będą. Jep, na pewno będzie. Mamy kolejnego, to już będzie chyba czwarty. Czyli potrzebujemy jeszcze jednego. Okej. Mogę pływać w ogóle? Nie. Bez problemu. Zarąbiście. I myślę, że jeszcze jeden będzie gdzieś tutaj w tych... gdzieś tu. O Jezu, co to tak dziwnie wygląda? Tam już wygląda tak mech. Coś tam się wydarzyło. To gdzieś musi być jeszcze jeden. Ja, mamy piątego. Co robiliście? Pierwszy level. Hej, nasze ruty teraz mogą mieć więcej akcji, okej. Okay. Okej, okay, czyli nasz team się rozłożył, mamy nowe dostępne akcje. CCR to send the root on the object into environment. Okej, okay, czyli możemy wysyłać ruty na jakieś inne... inne obiekty. I dobra, jeżeli będziemy je kolekcjonować, kolejne ruty, to wtedy będziemy mieć oczywiście level wyżej. Czyli teraz tym oto sposobem możemy wrócić tam do tego, do tego miejsca tam, gdzie wydawało się, że coś się wydarzyło dziwnego. Tutaj coś usycha. To w sumie pewnie nas będzie atakować, jakiś taki bluszcz czy coś. Use what?
Nice. Uratowaliśmy w sumie troszeczkę tej. Dobra, czyli rozumiem, że musimy iść tutaj do góry. Uratowaliśmy polanę. Z shiftem to mam jakieś takie... Czy jakby jakiś łuk, czy coś będzie, albo coś tym... A! Czyli to jest... Nie. Coś na pewno będzie. Dobra, mamy kolejnego. Jest kolejne. Kolejny do ratowania. Oh no. Okej, ruty się pochowały, bo są przestraszone. Okej, musimy pokonać przeciwników. Kiedy ruty są gotowe, możemy... Dobra. A, czyli teraz, że naciśniesz, nie wiem, presa to bind... A, dobra, okej, okay, wszystko jasne. Wtedy ruty też cisną go. Tutaj to trzeba gniazdo zniszczyć. I cały czas będzie wypluwać. Tutaj już zajmą się gniazdem. Ja dokończę tych. Tu jest jeszcze jedno. Go. Nice. Polana uratowana. Kolejne ruty. A, ruty mogą przynosić obiekty. Chcecie się, żeby ruty podniosły obiekt. Aha, i mogę im wskazać, gdzie mają go zanosić. A, widzisz. Dobra, to na przykład zanieście... Tu? Zarąbice, właśnie. Skuwa i suchy. Mocne są, nie? Dobra. Release object. Na razie połóżcie, bo nie wiemy, gdzie mamy... Tam może być to potrzebne. Trzeba będzie poszukać miejsca, dokąd. A, zażarły sobie, okej. Okay. Trzeba poszukać miejsca, dokąd my mamy się udać. Nie, tutaj się nie dostanę.
dobra. A, dobra, on mi wskazuje miejsce. Dobra, no to słuchajcie, podnosimy. I przesuwamy to tutaj. No hop, 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 hop. Dobra, release, zostawcie. Ops. No. No trochę, trochę mogły to. Albo jednak nie tutaj. Może jeszcze trochę podnieście. Dajcie bliżej tego. Dobra. Wylis. No to w sumie... do końca mogę skoczyć. Czy nie... nie mogę się na to ten... Chyba, że one będą mogły to jeszcze podnieść. No właśnie. Jep. Dobra. Release object. O, dobra, już jestem. Oczywiście telefony zawsze, zawsze tak jest. Człowiek zaczyna sobie legalnie grać, nagrywać. To już telefon. Kurde, nawet porządki robił. Nice. Dobra. Teraz gdzie my się mamy udać? Nie wiem, zastanawiam się, czy tutaj przypadkiem nie. Ale chyba tak. O! Dobra. Złapałem. O kurde. Jak tam teraz? Dobra. Tu jest kolejne takie chyba ten gnome. Dobra, a może to znaczy chyba tak, możemy sobie zrobić save. Dobra, słuchajcie, robimy tutaj zapis i tutaj słuchajcie się dzisiaj żegnamy. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć dalszą historię, bo gra jest naprawdę spoko, fajnie się gra, jest przyjemna, także czekam na wasze komentarze, czekam na wasze opinie, najlepiej łapkę w górę, czy tam właśnie komentarzem, czy coś. Czy chcecie to na YouTubie, czy też nie chcecie na YouTubie i wtedy mam sobie pogadać samemu na streamku. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, trzymajcie się i hej hej.